Dzień dobry, panie Aniu. Mam dla pani też dobrą wiadomość. Tak? Tak. Od poniedziałku będzie pani sobie zajmowała większe mieszkanie. Aha, ja sobie wziąłem klucz, przyjadę tutaj z dyrektorem w poniedziałek rano i pani sobie weźmie większe mieszkanie. A po pani też już mamy panią, tak? Która będzie w małym, tak. Żeby nie fundacja, to człowiek by się musiał tułać, bąkać się po lokatornych, no. A to dziękujemy, że mamy mieszkanie. Jeszcze powiem tylko króciutko, w poniedziałek o 19 będziemy tu z dyrektorem. I tak, chcemy się spotkać z wszystkimi, dobrze? Tylko, że o 19, dobrze? Bo muszę mieć was wszystkich po prostu, żeby z wami wszystkimi porozmawiać, ok? Tak dokładnie, to standard nazywa się Housing First, czyli najpierw mieszkanie. On się mieści oczywiście w zadaniu mieszkalnictwo. Standard jest realizowany przez Fundację Pomost w ramach projektu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Tworzymy partnerstwo lokalne razem z Towarzystwem Świętego Brata Alberta i z MOPR-em. W projekcie Standardy w Pomocy Fundacja razem z Kołem Kieleckim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta były partnerem MOPR-u Kieleckiego, realizując pilotaż wcześniej opracowanych standardów. Nawet mieliśmy pewien kłopot, żeby dokonać wyodrębnienia organizacyjnego tych jednostek, dlatego że założenia projektu wykluczały możliwość prowadzenia pilotażu przez organizacje, które były stałymi partnerami projektu Standardy w Pomocy, tak jak Caritas, i z tego powodu musieliśmy dokonać pewnych zmian w zarządzie fundacji czy pewnych zmian w statucie, żeby doprowadzić do pełnej rozdzielności tych dwóch podmiotów. Ten standard polega na tym, że osoba bezdomna bądź zagrożona bezdomnością bez żadnych oczekiwań z naszej strony dostaje mieszkanie. To jest pierwszy krok. Dopiero po tym, jak dostaje mieszkanie, proponujemy jej różne ścieżki wspierania. To znaczy pracę ze specjalistami i pracę nad tym, aby wyjść z bezdomności. Jedynym kryterium było kryterium potrzeb, to znaczy z osób, które zgłosiły się do nas po uruchomieniu programu, wybraliśmy te, których sytuacja była najbardziej dramatyczna. To jest przykład pani, która była tuż przed urodzeniem dziecka. To jest przykład pani, która mieszkała na zapleczu hurtowni papierniczej w takim pomieszczeniu o powierzchni 4 metrów. Była wtedy w 7 miesiącu ciąży. Pomieszczenie nie miało okien i pomieszczenie nie miało w ogóle sanitariatu. To jest obiekt, który pozyskaliśmy od osoby prywatnej. Znajduje się w nim 5 mieszkań. Mieszka w nim 5 rodzin. Aktualnie jedno mieszkanie tuż po programie się zwolniło, ponieważ pani stanęła na nogi życiowo, wynajęła sobie mieszkanie na rynku wtórnym. I to jest genialny znak i to jest jeden z największych albo z najlepszych owoców tego programu. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.